Dzień dobry, kochani, w drugi czwartek adwentu. W większości parafii skończyły się już rekolekcje, ale my kontynuujemy nasze codzienne rozważania. Od dwóch dni gadaliśmy sobie o porzuceniu autorytetów, we wtorek o tym, żeby w ogóle zacząć o tym myśleć, wczoraj natomiast o wyjściu ze strefy komfortu i faktycznym działaniu. A dziś coś dla tych, którzy zaczęli już wstawać z tej przysłowiowej kanapy i napotykają pierwsze trudności. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to tu w rogu ekranu pojawi się playlista ze wszystkimi adwentowymi odcinkami. Zachęcam do nadrobienia, a teraz zapraszam na dzisiejszy materiał. Prorok Izajasz dzieli się z nami dzisiaj pewną zachętą czy pocieszeniem, którą Bóg przekazał mu dla całego narodu. Słyszymy, ja, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się robaczku Jakubie, nieboraku, o Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan, odkupiciel Twój, święty Izraela. Oto ja. Przemieniam cię w mocarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmieście. Ty natomiast rozradujesz się w panu, chlubić się będziesz w świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody i nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja pan wysłucham ich. Nie opuszczę ich ja, Bóg Izraela. Każe wytrysnąć strumienią na nagich wzgórzach i źródłą wód w pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie, ażeby widzieli i poznali, Rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Zwróćmy uwagę, jak skonstruowany jest ten tekst. Najpierw Bóg zapewnia o ujęciu Twojej prawicy, czyli bierze Cię za rękę i prowadzi. Mówi, nie lękaj się, ja Ci pomogę. Powtarza to zapewnienie po raz drugi. Następnie tłumaczy, jak ta pomoc będzie wyglądała. Przemienicie, Zmucisz góry i wykruszysz pagórki. Pamiętacie niedzielny odcinek, gdzie mówiłem, że mamy działać tak, jakbyśmy mieli obniżyć góry i podnieść doliny. No to tu mamy zapowiedź, że Bóg nas w tym wspomaga. Że jak chcemy wyrównać ścieżki naszego życia, to On jest z nami. I nie będę... Się już tu dłużej nad tym zatrzymywał. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie oglądał, to tu w rogu możecie kliknąć i sobie przypomnieć. Dalej Bóg znowu zapowiada, że zmieni pustynię w zielone, pełne wody tereny i ugasi pragnienie tych, którzy szukają wody, a jej nie znajdują. Na koniec dodaje, że każdy zobaczy, pozna, rozważy i pojmie, że to on uczynił. Zastanówmy się, jak często bywamy w takiej sytuacji, że się boimy niepewnej przyszłości. Obawiamy się pójść tak na maksa drogą swojego powołania, że albo przysporzy nam to kłopotów, albo zostaniemy wyśmiani, że pojawią się ludzie, którzy nami wzgardzą. W ogóle ostatnio straszny lęk jest przed hejtem. Nawet niektóre firmy wprowadzają ubezpieczenia od hejtu. Myślałem nawet, żeby się ubezpieczyć od hejtu, ale okazało się, że to nie takie proste, że pokazujesz im hejterski komentarz i masz kasę na koncie. Tylko oni tam psychologa, prawnika i usunięcie komentarza proponują. Stwierdziłem, że się nie opłaca. Z drugiej strony boimy się często. Że źle odczytaliśmy nasze powołanie, że Bóg chce dla nas czegoś innego, tylko my nie rozumiemy czego, albo tylko wydaje nam się, że rozumiemy. W pierwszym przypadku, to akurat prosta sprawa. Rozmawiamy o niej trzeci dzień. Hejterzy to też forma autorytetu, który ma wpływ na twoje życie. W pewnym momencie musimy sobie jasno postawić sprawę, nie ma większego zera od tego, co nie ma hejtera. A tak poważnie, zawsze znajdzie się ktoś, kto nas wyszydzi albo obrazi. Sam Jezus przez całą drogę do Galilei, aż na Golgotę, miał ze sobą grupę hejterów, która za nim szła i czekała na wpadkę, żeby go upokorzyć. To dlaczego my mielibyśmy nie mieć? A wręcz mogłoby się okazać, że jest to część naszego powołania. I znak, że wszystko idzie jak należy. Przecież sam Jezus powiedział: Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Z drugiej strony, może autorytet to za dużo powiedziane. Ale jeżeli przejmujesz się hejterstwem i ustawiasz sobie życie, by tylko wszyscy cię lubili i nikt złego słowa nie powiedział, to wpadasz w tą samą pułapkę. Oddajesz hejterom kontrolę nad swoim życiem i de facto stajesz się na własne życzenie niewolnikiem. A może nawet zaprzepaszczasz swoje powołanie, żeby tylko nikt złego słowa nie powiedział. Jak to wygląda. Wielu w kościele zastanawia się, kim będzie iskra, ta z dzienniczka Świętej Faustyny, którą zapowiedział Jezus, jako tą, która przygotuje świat na jego powtórne przyjście. Ile rozważań, ile dywagacji, ile książek napisano. Każdy znany ksiądz czy katolicki publicysta dołożył swoje i wyraził swoje zdanie. Może kiedyś i nawet ja zrobię o tej iskrze odcinek. Ale dziś skupmy się na tym, jak to będzie wyglądało, kiedy Bóg już zapowiedział iskrę. Ludzie pytają, kto to, kiedy się pojawi. A tu się okazuje, że, że się nie pojawi, bo się hejterów boi i się nie wychyla. A może to właśnie Ty. Może to ty masz być tą zapowiedzianą iskrą, tylko boisz się hejterów i każdy krok konsultujesz z tym księdzem z YouTube'a. I w efekcie nie będzie iskry. Leży na kanapie wiary. Zgasła, zanim się na dobre rozpaliła. Jeżeli natomiast już działasz, tylko nie masz pewności, czy w dobrym kierunku, czy zgodnie z Bożym Zamysłem. To Bóg mówi: Nie bój się, ja cię poprowadzę. Nie przejmuj się, że czasem zejdziesz z drogi. Ja cię trzymam za rękę i zaraz cię przyprowadzę z powrotem. Nie bój się. Strach jest naturalny, tylko głupiec się nie boi. Nie chodzi o to, żeby się nie bać, tylko ten strach przezwyciężać. Na tym polega odwaga, bo czym jest strach? W istocie strach to brak zaufania. Boisz się tego, czego nie znasz i czemu nie ufasz. Życie polegające na zaufaniu Bogu to też nie będzie życie bez strachu, nie ma się co oszukiwać, ale jeżeli ufasz Bogu, to ten lęk nie ma na Ciebie wpływu. Czujesz go, masz obawy, ale one nie determinują Twoich działań. Jeżeli jednak strach cię paraliżuje i nie możesz dalej działać, albo działasz unikając ryzyka, to możesz powiedzieć, że ufasz? Czy może działasz jakby Boga nie było? Jak głupiec? Ale jeżeli mimo obaw zrobisz to, co należy, co rozpoznajesz jako swoje powołanie, to zobaczysz, jakie cuda będą się dziać. Będziesz kruszyć góry, mucić pagórki, a cały gruz, wszystko, co zostanie z tej mucki, rozwieje wiatr. Ty się nawet tym nie przejmuj. Tylko odpowiedz zaufaniem na wezwanie Pana. I fakt, na początku są trudności. Szukamy tej wody żywej, ale dookoła pustynia. Czasem mamy wrażenie, że Bóg nas nie słyszy, nie wysłuchuje modlitw. Prosimy o coś przez pół roku i nic się nie dzieje. Albo wręcz dzieje się odwrotnie, niż prosiliśmy. I tak zdaje się, jakbyśmy błądzili po tej pustyni. To jest takie pierwsze doświadczenie nocy ciemnej. Oczywiście to nie taka noc ciemna, jakiej piszą mistycy, na przykład Janot Krzyża, bo to są już Himalaje. Duchowości. My jesteśmy na takiej łysej górze. Ale wszystko w swoim czasie. Jeśli jesteś na tej drodze, to Bóg zapowiada, że zmieni tą pustynię w zieloną krainę pełną źródeł i wodotrysków. Trzeba tylko trochę na tej pustyni się pokręcić pozwolić językowi trochę uschnąć. Wtedy nawet woda ma smak wina. Docenisz ją. Po każdej nocy przychodzi świt. Im dłużej spędzisz w ciemności, tym bardziej się nim nacieszysz. A im bardziej tą noc prześpisz, tym większa szansa, że świtu nawet nie zauważysz. Więc te trudności, których doświadczasz, są znakiem tego, że nie leżysz już na kanapie. Że zaczyna się twój rozkwit. A kiedy pokonasz już te pierwsze trudności, to i ty zobaczysz, i inni zobaczą, jakie cuda Bóg uczynił, jak zazieleniła się pustynia. I wtedy nareszcie będziesz żyć w wolności. Tak jak w poniedziałek rozmawialiśmy o tym tłumie co tych, co wesz, i tych, co weszli na dach. Nie musisz iść za tłumem. Nikt ci nie musi mówić, co robić. Jeżeli w tłumie jest za mało miejsca dla Ciebie żeby dostać się do Boga idziesz na dach i masz gdzieś ten tłum co sobie pomyśli bo to ty spotkasz Jezusa a nie tłum I tak dochodzimy do dzisiejszej Ewangelii jak w kanie najlepsze wino na koniec Słyszymy w niej Jezus powiedział do tłumów Zaprawdę powiadam wam Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana chrzciciela, lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie. Brzmi, jakby Jezus sam sobie zaprzeczał. Wcześniej mówił łagodni, cisi, pokornego serca przeciwieństwo gwałtowników. Jednak to tylko pozornie się gryzie. Bo co to znaczy być gwałtownym? Niepohamowanym? Szalonym? Wariackim, takim, którego nic nie zatrzyma. Nawet cały tłum. Więc można być cichym, łagodnym i pokornego serca, a jednocześnie działać gwałtownie i z rozmachem, krusząc te góry, młócąc te pagórki. Wchodząc na dach, zamiast czekać nie wiadomo na co w tłumie. Ci to byli dopiero gwałtownicy, wariaci, co weszli z paralitykiem na dach? Zrobili dziurę i opuścili tego paralityka wprost przed Jezusa. A przecież nie można im odmówić, że byli na przykład pokornego serca. Przecież robili to nie dla siebie, tylko dla potrzebującego brata. A spójrzmy na Jana chrzciciela. On jak się zawziął, to nie było zmiłuj. Stał w tym Jordanie dzień i noc i chrzcił tłumy. A jak się zawziął na tego Heroda Antypasa, syna tego Heroda Odrzezi Niewiniątek, za to, że wziął sobie na żonę bratową, to uciszyć go mogło tylko ścięcie głowy. I Chrystus wzywa nas dzisiaj, żebyśmy działali w ten sam sposób. Żebyśmy działali gwałtownie, zdecydowanie, po wariacku, dla chorego bliźniego, dla Boga, ale także dla siebie. Nie spychy, czy zarozumiałości, ale mając na uwadze, że nawet jak nie jesteśmy świadomi, że mamy na plecach jakiegoś paralityka, to przez nas Bóg może działać na kogoś innego. Ale też może działać na nas, przez bliźniego. Dlatego ważne jest, żebyśmy kochali bliźniego jak siebie samego, bo jeżeli mamy świadomość, że nasz przykład. Może pomóc bliźniemu, to logicznie od razu musimy być świadomi, że przez bliźniego Bóg może działać również dla nas. Pytanie: jak obudzić w sobie tego gwałtownika, tego wariata? Jak być niepohamowanym, nie do zatrzymania przez cały tłum, a nawet góry i pagórki? Ja na przykład 12 dzień z rzędu nagrywam filmiki na YouTube. A. A ty? To może być coś zupełnie innego. Do czego masz powołanie? Co sprawia ci satysfakcję? Zastanów się. I zacznij to robić tak, żeby żaden tłum cię nie zatrzymał. I żadna góra nie powstrzymała. Jak już coś robisz, to jak wariat z pasją i zaangażowaniem. Zwłaszcza jak wyrażasz tym miłość do Boga, bliźniego i siebie samego. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym materiale na tym kanale. Czekam na wasze opinie w komentarzach i mam nadzieję do zobaczenia w następnym wideo.